Trzecia Rzesza była potężną machiną zagłady, ale też domem dla wielu wspaniałych naukowców i odkrywców. Nic dziwnego, że Amerykanie postanowili im wybaczać pracę dla Hitlera, żeby tylko zamieszkali w Stanach Zjednoczonych. W tym materiale pokażemy Wam kilka ciekawych, mniej lub bardziej znanych wynalazków III Rzeszy właśnie. Zapraszam. Poliuretan. Materiał, z którym chyba każdy z nas ma styczność każdego dnia. Poliuretan to tworzywo, które powstaje z połączenia poliolu z izocyanianem. Wykorzystuje się go szeroko m.in. przy produkcji ubrań, ale też doskonale znamy poliuretanowe gąbki do mycia naczyń. Poliuretan został wynaleziony przez Otto Bayera i jego współpracowników w 1937 roku w fabryce w Leverkusen. W czasie II wojny światowej materiał wykorzystywany był także jako część poszycia samolotów. Wynalazek telefonu i kamery mocno zrewolucjonizowały świat. Gdy okazało się, że można przesyłać dźwięk i obraz na odległość, pojawiły się próby z przesyłaniem tych informacji w czasie rzeczywistym i jednocześnie. Pierwszym, któremu udało się stworzyć urządzenie umożliwiające obustronne wysyłanie obrazu i dźwięku na żywo, był George Oscar Schubert. Urządzenie o nazwie Gegensein Fernsprechanlagen zaprezentowane zostało w 1936 roku. Pierwsze dwa wideotelefony zainstalowano w dwóch urzędach pocztowych w Berlinie i Lipsku, a więc w odległości około 160 km od siebie. Chociaż znany dziś smak popularnej Fanty powstał nieco później, to jej pierwsza receptura jest dziełem chemika doktora Schettelinga, pracującego dla niemieckiego oddziału Coca-Coli. Po wybuchu wojny w III Rzeszy brakowało surowców do wytwarzania flagowego napoju tej marki. Z tego względu podjęto decyzję o opracowaniu nowego napoju, który będzie można wytwarzać z dostępnych produktów. Opracowana w 1940 roku receptura Fanty oparta była o jabłka, których w III Rzeszy nie brakowało. Po wojnie amerykańska centrala zdecydowała się utrzymać napój w stałej ofercie, promując ją jako jeden ze swoich flagowych produktów. Kugelpanzer z niemieckiego kulisty czołg to nazwa, jaką określa się opancerzony wóz bojowy z czasów II wojny światowej. Jest to konstrukcja dosyć tajemnicza. Nie ma żadnych informacji o tym, że była wykorzystywana w praktyce. W posiadanie jedynego zachowanego do dziś egzemplarza Kugelpanzer wszedł Związek Radziecki. Być może był to jeden z niewielu prototypów, a dalszy rozwój zaniechano. Kugelpanzer mieści jedną osobę, ma około 150 cm szerokości i 170 cm wysokości. Kierowca obserwował otoczenie przez niewielki wizjer siedząc na siodełku, otoczony 5 mm blachy. Najpewniej Kugelpanzer mógł służyć jako wóz rozpoznania. Z1 to pierwszy programowalny komputer na świecie. Pracę nad jego konstrukcją prowadził w Berlinie Konrad Zuse od 1936 roku. Komputer Z1 ukończył w 1938 roku. Urządzenie było programowalne za pomocą taśm perforowanych. Instrukcje zapisywane były w 8-bitowym kodzie. Z1 miał wymiary 2x2 metry i ważył około tony. Zuse nie zaprzestał prac nad komputerami, tworząc kolejne wersje tych urządzeń. W 1941 roku zaprezentował on Z3, pierwszy komputer ze zmiennym programem. Komputery służyły Niemcom m.in. do wykonywania obliczeń przy projektowaniu elementów aerodynamicznych samolotów. Kolejna technologia wojskowa. Celownik ZG-1229 Vampir po raz pierwszy w historii umożliwił żołnierzom celowanie do wrogów w całkowitej ciemności. Prace nad noktowizją sięgają lat 20. XX wieku, ale w praktycznej formie zostały po raz pierwszy użyte przez III Rzeszę. Najpierw do obserwacji transportów, a później właśnie w formie celowników noktowizyjnych jako dodatek do dział przeciwlotniczych, a w końcu także wyposażenie piechoty. ZG-1229 Vampir składa się z celownika i lampy emitującej światło pod czerwone i waży 2,3 kg. Trzecia Rzesza przodowała w rozwoju telewizji. Efektem tego była pierwsza na świecie stacja telewizji publicznej Fernsehensender Paul Niepkow. Stacja działała na terenie Berlina od marca 1935 roku, a program odbierały początkowo dwa urządzenia w budynku Muzeum Poczty. Pierwsze programy telewizyjne nadawane były przez 1,5 godziny dziennie. Stacja Paul Niepkow działała do października 1944 roku, kiedy to pracownicy zostali wcieleni do obrony Berlina. Naukowcy III Rzeszy, mogąc do obliczeń wykorzystywać pierwsze komputery, byli w stanie tworzyć najbardziej skomplikowane maszyny swoich czasów. Przykładami mogą być projekty Horten-Ho 229 czy też Arado ARE 555. Horten-Ho 229 to pierwszy samolot typu latające skrzydło o zwiększonym polu skutecznego odbicia fal radarów. Dzięki temu angielskie radary mogły wykryć bombowce z bliższej odległości, a więc mając mniej czasu na reakcję. Produkcja niemieckich niewidzialnych samolotów zaczęła się jednak zbyt późno, bo w
1944, by umożliwiły zmianę sytuacji na frontach. Zjawisko rozszczepienia jądra atomowego odkryli w 1938 roku Otto Hahn i Fritz Strassmann. Dzięki badaniom nad rozszczepieniem jądra atomowych możliwe były dalsze prace zarówno nad reaktorami atomowymi, jak i bombą atomową. Najpopularniejszy kształt kanistra, jaki znany jest dziś na całym świecie, został zaprojektowany w III Rzeszy w 1937 roku. Jego projekt brał pod uwagę bardzo wiele czynników. Wehrmacht stwierdził, że żołnierz powinien być w stanie przenieść 2 pełne lub 4 puste kontenery, dlatego właśnie zamontowano potrójne uchwyty. Aby osiągnąć wymaganą prędkość napełniania i opróżniania, został wyposażony w duży wlew. Prostokątny kształt umożliwia łatwe układanie wielu kanistrów, a wspawany szef usztywniał pojemnik i chronił przed uszkodzeniem przy uderzeniu. Dodatkowo powłoka farby wewnątrz chroniła go przed korozją. Henschel HS-293 to pierwsze skuteczne i wykorzystane bojowo pociski kierowane zdalnie. Opracował je w 1940 roku Herbert Wagner w zakładach Henschla. W kadłubie pocisku znajdowało się 325 kg materiałów wybuchowych i aparatura radiowa do zdalnego sterowania, a także żyrokompas. Konstrukcja osiągała prędkość 950 km na godzinę. Jedyną wersją użytą bojowo był HS-293A1, kierowany radiowo przez operatora w samolocie. Naprowadzał on pocisk, utrzymując znacznik na tle sylwetki celu. Pocisk był zrzucany w odległości do 10 km od celu z wysokości od 2 do 4 km. Nie może oczywiście w temacie technologii III Rzeszy zabraknąć latających spotków. Niemieckie UFO miało być tworzone w projekcie nazwanym Haunebu, głównie w fabrykach Skody w Pradze i w Górach Sowich. Haunebu to oczywiście jedynie teoria spiskowa. Niemniej kilka osób twierdziło, że widziało okrągłe pojazdy latające tak w produkcji, jak i na polu bitwy. W tym ostatnim przypadku mowa o 2 sowieckich generałach. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest samolot AS-6, rzeczywiście stworzony w III Rzeszy. Miał on kształt dysku, ale poruszał się jak klasyczny samolot.